wszystkich, witam. A więc środa, dzisiaj środowy live'ik, taki niespotykany, bo przeważnie robię live'y we wtorki, w piątki oraz w niedzielę, a więc witam pierwsze osoby, dajcie znać jak mi słychać, a dzisiaj, o czym zaraz powiem, jak się z Was troszeczkę więcej zbierze i lecimy dzisiaj ze środowym live'em, a więc napijemy się jak zawsze. Dzisiaj trochę o innej godzinie, trochę wcześniej. Dobrze, więc poczekamy na pierwsze osoby. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. I lecimy. Dzisiaj będzie o odżywianiu. Dzisiaj będzie o odżywianiu, odchudzaniu. A więc dzisiaj będę rozmawiał o fitnessie, będę rozmawiał o zdrowym stylu życia, o wszystkim, co jest właśnie związane, ale przede wszystkim odchudzanie. Opowiem o jednym błędzie, głównym błędzie, który niestety wiele osób dalej popełnia. Ludzie, którzy trenują regularnie, wiedzą o tym, witam pierwszą osobę, osoby wiedzą o tym, ale dla nich może to być niespotykane, że coś takiego, że taki błąd może popełnić, że można tak spróbować się jakby odchudzać w tym kierunku, ale naprawdę teraz coraz więcej dochodzi do mnie głosów, słyszałem od kilku osób, że ludzie próbują się odchudzać właśnie w ten sposób. I zaraz powiem o tym błędzie, a więc witam pierwsze osoby, poczekamy jeszcze dosłownie minutkę i lecimy, jak to mówią, z koksem. Dobra, napijemy się i jeszcze raz. Dobra, a więc... Słuchajcie, każdy wie, że wiadomo, do odchudzania, ja ogólnie na początku, większość ludzi oczywiście mnie zna, ale jak powiedziałem, będę dzielił tego live'a na różne grupy, a więc od praktycznie prawie 7 lat już zajmuję się treningiem personalnym, jestem trenerem personalnym, witam, jestem osobą, która właśnie zajmuje się fitnessem od kilku lat i... Także kiedyś miałem problemy ze swoją wagą, ważyłem ponad około 100, dokładnie 118 kilo i wtedy właśnie miałem problemy. Wtedy miałem problemy, mimo tego, że powiem Wam, że hello John, this is the Polish live, I'm gonna do English afterwards, I'm gonna talking about main mistake about losing weight. Okay, thank you for coming anyway. A więc miałem z tym problemy, żeby właśnie schudnąć i powiem Wam, że szukałem różnych porad, w końcu znalazłem, ale wtedy też nie wiedziałem, jak właśnie ta jedna rzecz, o której dzisiaj powiem, jest ważna. Dlatego, że czasami chcemy na przykład odchudzić się, ale myślimy sobie, że odchudzanie wiąże się z wyrzeczeniami. Oczywiście jest to pewna droga, ale... Wiąże się również z tym, oczywiście trzeba zbudować pewną rutynę, ale my zawsze chcemy jakoś jakby iść po takiej, po najniższej linii oporu, tak? Robimy coś takiego, że chcemy uniknąć robienia tego jakby w sposób może dokładny, może w sposób, który przyniesie nam jakby korzyści na dłuższy jakby okres. Dlatego, że jeżeli będziemy się chcieli odchudzić i zaczniemy na przykład wykonywać pewne plan, będziemy na przykład trzymać się diety, ale nie będziemy wykonywali pewnych innych założeń, to niestety schudniemy, ale później mamy bardzo dużą szansę, witam kolejne osoby, mamy większą szansę, aby niestety wrócić do tego, co było. Mamy znacznie większą szansę, aby wrócić. Dlaczego? Dlatego, że witam Karol, witam. Dzisiaj mówimy o odchudzaniu. A więc taki jeden problem, który niestety większość ludzi popełnia, jeden błąd, może dla tych, którzy, tak jak powiedziałem, trenują regularnie, może oni nie wiedzą o tym, ale te osoby, które trenują, te osoby, które są w fitnessie, to nawet nie zdają sobie sprawy, jaki ten błąd może być. A tym błędem jest właśnie staranie się odchudzić. Witam, starają się odchudzić, zrzucić wagę, właśnie przez to, że odchudzają się, ale nie trenują. Dlatego, że
chcemy na przykład zrzucić wagę, tak? Idziemy, kupujemy pewną dietę, może mamy jakieś suplementy, może mamy jakieś spalacze i myślimy, że na samej diecie schudniemy, tak? A więc wchodzimy na dietę i co się później niestety dzieje? Gdy wchodzimy na dietę, zaczynamy tę dietę stosować i oczywiście na początku ta waga spada. Tylko że chodzi o to, że jeżeli ta waga spada na początku, to nie tylko spada jakby ta tkanka tłuszczowa, ale również spada spadają nam mięśnie i spada nam woda. A więc woda, mięśnie i również tkanka tłuszczowa w małej ilościach. I teraz dlatego ważny jest właśnie trening aerobowy, trening siłowy, żeby nigdy nie zapomnieć podczas odchudzania, bo naprawdę myślimy sobie, że odchudzimy się na samej diecie czy na samych suplementach, tylko że niestety poprzez właśnie trening, co się dzieje? Zaczyna nasz metabolizm przyspieszać, zaczynamy spalać te kalorie, przede wszystkim wzmacniamy swoje mięśnie, co oczywiście powoduje, że nasza spoczynkowa przemiana materii jest po prostu wyższa i spalamy więcej. Ale gdy na przykład zaczniemy się odchudzać bez treningu, no to tak niestety się nie dzieje. I teraz, jeżeli wejdziemy szczególnie na tą głodówkową dietę, czyli mamy na przykład, obetniemy bardzo dużo kalorii, to niestety nasz metabolizm zaczyna spowalniać. A więc nasz metabolizm spowalnia i wtedy na przykład jesteśmy na takiej diecie przez 2-3 miesiące i schudliśmy. No i nagle wychodzimy z tej diety, dlatego że no, dieta ma to do siebie, szczególnie jeszcze, że gdy jest restrykcyjna, witam Przemek, to no, nie będziemy na tej diecie cały czas, nie będziemy na tej diecie jakby do końca życia. I co się wtedy dzieje? Gdy nasz metabolizm już jest spowolniony i my wychodzimy z tej diety, bo nam na przykład się znudziło, powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy na tej diecie, to nie jest dla nas, źle się czujemy się słabo, i w tym momencie wychodzimy z tej diety i powracamy do naszego poprzedniego stylu odżywiania, czyli jemy, zaczynamy, wiadomo, organizm jest jakby ma bardzo mało energii, nie mamy siły. I co się wtedy dzieje? I natychmiast zaczynamy teraz właśnie jeść, coraz więcej pochłaniamy jedzenia. I niestety ten metabolizm jest wolny, i nagle, gdy ten metabolizm jest wolny i my pochłaniamy większe ilości jedzenia, to zaczynamy właśnie wtedy tyć. Zaczynamy wtedy tyć, dlatego że, tak jak powiedziałem, pochłaniamy więcej, nasz metabolizm jest wolny i my nie spalamy tego, my nie spalamy tej tkanki tłuszczowej, nie spalamy tej energii, którą dostarczymy. Witam Dorotka, witam, i nie spalamy tego, dlatego jest bardzo ważne, aby przy każdym jakby systemie odchudzania zawsze trening siłowy czy trening aerobowy, a najlepiej robić te treningi jakby dwa, czyli robić trochę aerobów, trochę właśnie treningu siłowego, ale żeby się jakby nie słuchać tego typu rad, że mówią, że schudniesz bez treningu siłowego. Oczywiście schudniesz, tylko czy jest sens robić coś, schudnąć jakby może przez 2-3 miesiące, a później wrócić do tego, nawet przybrać 5 czy 10, a czasami ludzie nabierają na tak zwanym efekcie jojo, wskakują znowu na 20 kilo. A więc czy zadajemy sobie pytanie, czy chcemy niszczyć swoje zdrowie, czy chcemy schudnąć, a później znowu wrócić do tej wagi albo do większej wagi, czy nie lepiej jest schudnąć i spowodować tak, aby witam kolejne osoby, aby schudnąć i żeby ten jakby proces, żeby rezultat został, tak? A więc odchudzamy się i chcemy, żeby został. O to właśnie chodzi. Bo nie o to chodzi, żeby schudnąć i zaraz nabrać wagi. Chodzi o to, żeby te efekty były trwałe. Bo zobaczcie, no trenujecie 3, 4, 5 miesięcy w pocie czoła, tak? Czy odchudzacie się i jesteście na diecie i nagle wracacie. No nie jest to miłe, bo w tym momencie, jeżeli zaczynacie nabierać wagi, to niestety także w tym momencie cierpi tak samo wasz umysł, bo byliście na diecie, odchudzaliście się, fajnie się może czuliście, później oczywiście był spadek energii, ale nagle jak zaczynacie nabierać wagi, to efekt jest zupełnie odwrotny.
i zaczynamy po prostu wpadać czasami w stres, w depresję. Dlatego jest bardzo ważne, aby przy każdym sposobie odchudzania, obojętnie jaki macie sposób odchudzania, ja zawsze mówię, że najlepszy sposób odchudzania to jest zmiana trwałych nawyków żywieniowych. Ja wiem, za każdym mówię live, ja wiem, że to jest trudne, nie jest łatwe zbudować nowe nawyki, to jest potrzebny do tego czas, potrzebna jest do tego nasza taka świadomość, budowania tej świadomości, co warto spożywać, co nam szkodzi na przykład, ile pewne rzeczy mają kalorii i też oczywiście nie trzymać się typowo tych kalorii, żeby nie trzymamy się, musimy spożyć, nie wiem, 2,5 tysiąca kalorii. Nie, chodzi o to, abyśmy monitorowali to, co jest dla nas dobre, czyli po prostu monitorowali. Na przykład ja na przykład, gdy spożyję kaszę gryczaną, to zauważyłem, że moje ciało dobrze reaguje, dobrze się czuje. Na przykład buraki, tak samo dobrze się czuję, a więc dobrze, żeby obserwować, spisywać na przykład, założyć sobie zeszyt i spisywać po jakim, jakie jedzenie czy pożywienie spożywasz, jak się po tym pożywieniu czujesz. Tutaj powiem Wam, jeśli chodzi o dietę do grupy krwi, ja kiedyś nie wierzyłem w to, tak byłem sceptycznie nastawiony, iżkolwiek sprawdziłem swoją grupę krwi i jakby pożywienie, które na mnie wpływa i powiem Wam, że połowa tych produktów jest naprawdę, sprawdza się. Po połowie tych produktów, które mam właśnie do swojej grupy krwi, lepiej się czuję, a więc mi się wydaje, że coś w tym jest. Jakieś, jak to mówią, że w każdej informacji jest ziarko prawdy, ale ważne, żeby po prostu sprawdzić na sobie. Ale tak jak mówię, przestrzegam przed tym, abyśmy odchudzali się bez treningów, abyśmy się odchudzali tylko na samej diecie, a najgorzej to się odchudzać na jakichkolwiek proszkach, odchudzać się na jakichś szejkach, że nie jemy nic, tylko pijemy szejki, bo pamiętajcie, schudniecie, ale pamiętajcie, to będziecie zrzucali nie tłuszcz, ale będziecie zrzucali mięśnie i będziecie zrzucali wodę. Będzie was woda uciekała, a to nie o to chodzi, o to, żeby jest tkanka tłuszczowa. A tkanka tłuszczowa się nie spala od tego, że będziemy pili na przykład szejki i nie będziemy trenowali. Bardzo ważny trening siłowy. Ja dzisiaj miałem taką rozmowę z jedną osobą i tak jak powiedziałem, że kiedyś ludzie mieli jakby wybór, czy mogli trenować, czy nie musieli trenować, ale zobaczcie, teraz w tych czasach, gdy mamy tą sytuację z koronawirusem, czy mamy tą sytuację ogólnie, że my ludzie mamy coraz mniej ruchu, dlatego że większość z nas pracuje z domu, większość z nas siedzi przy komputerze, większość z nas ma jakby ograniczone te ruchy, tak? Nie każdy potrafi na przykład wyjść w zimę i trenować. Nie każdy potrafi biegać na przykład w zimę po dworzu. I większość ludzi ma z tym problem. Dlatego bardzo ważne jest, aby właśnie trening ogólnie siłowy, obojętny jaki trening, czy bieganie, czy jakikolwiek trening, stał się częścią naszego życia. Dlatego, że trening, tak jak powiedziałem, kiedyś, witam, tak, świetny temat, jest bardzo ważny, Przemek. Dobrze, że przypomniałeś o tym, bo dlatego, że mamy, mówię, coraz mniej ruchu. I niestety później, jak mamy tego coraz mniej ruchu, to niestety to w tym momencie znacznie łatwiej nam się nabiera na wadze i później przychodzi maj, czerwiec, my chcemy na przykład jechać na urlop, no zobaczymy, jak będzie w tym roku. Miejmy nadzieję, że te obostrzenia się zmienią, ale nawet chcemy na przykład jechać nad morze, czy chcemy jechać nad jezioro i wtedy nie czujemy się ze sobą dobrze, dlatego, że nabraliśmy przez ostatnie pół roku tkanki tłuszczowe. Dlatego właśnie, że nie patrzyliśmy, nie myśleliśmy o tym. Nie myśleliśmy o tym, aby patrzeć, co spożywamy, budować te nawyki żywieniowe. Ja powiedziałem, że to nie jest łatwe. Tak samo jak z nawykiem medytacji, czy z nawykiem odkładania pieniędzy. Każdy jakby pozytywny nawyk nie jest łatwy do zrobienia. Ale piękne słowa powiedział jeden z mówców motywacyjnych, że dokładnie chyba to był Brian Tracy, powiedział, że nawyki, dobre nawyki jest ciężko zbudować, ale łatwo się z nimi żyje. A znowuż nawyki, które nam nie służą, jest bardzo łatwo zbudować, ale później życie z nimi jest trudne. Dlatego warto się skupić na budowaniu tych dobrych nawyków. Nawet niech to będzie, że zaczniesz nawet trenować nawet 5 minut dziennie. 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, a później zobaczysz, że jak będziesz się lepiej poczujesz, to możesz po prostu zacząć dłużej trenować.
Nie musisz trenować nie wiadomo ile, ale zacznij od tych 5 minut. 5 minut, 10 minut dziennie, porcja ruchu. Porcja ruchu jest tak bardzo ważna, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o tą sytuację całą z koronawirusem na nasz umysł i tak samo właśnie jeśli chodzi o proces odchudzania. Jeżeli będziemy ciągle w ruchu, to nie będziemy mieli nigdy problemów z jakąkolwiek wagą, dlatego że cały czas, jeżeli nawet nabierzemy w ciągu zimy te 2-3 do 5 kilo, to jak będziesz cały czas w ruchu, to i tak zdążysz to spalić, dlatego że będziesz non stop się ruszał, będziesz wychodził na dwór, będziesz chodził, będziesz ogólnie nawet w domu trenował, to zawsze będziesz spalał. Ja na przykład od niepamiętnych czasów zawsze chodzę i powiem wam, że kiedyś, tak jak powiedziałem, miałem problemy właśnie z wagą, ale odkąd właśnie zacząłem zwiększać ten ruch, zacząłem więcej chodzić, biegać, witam Ewa, to problemów, jeśli chodzi właśnie o wagę, nie miałem, a mam według mojej grupy krwi, według badań, jakie kiedyś sobie robiłem, mam po prostu tendencję do tycia, dlatego że jestem osobą tak zwanym endomorfikiem, osoba, która nabiera szybko tkanki tłuszczowe. I gdybym, powiem wam, że gdybym nie chodził na siłownię, gdybym nie trenował, gdybym nie był aktywny, to powiem wam, że niestety bym był osobą otyłą. Bym był osobą otyłą, ale dlatego, że wprowadziłem trening do swojego życia, że wprowadziłem, witam Adrian, wprowadziłem trening do jakby, że trening stał się częścią mojego życia. I powiem wam, gdy 20 lat temu wszedłem na siłownię, wszedłem, ogólnie zająłem się treningami i byłem wtedy zielony, jakbym powiedzieć, jeśli chodzi o treningi. Poznałem, to była wtedy sekcja kajakowa, miałem takiego trenera, już nie pamiętam nawet, jak mam na imię, to było bardzo dawno, ale on powiedział, że gdy wchodzisz na siłownię, gdy zwiążesz swoje życie z treningiem, jeżeli trening będzie częścią twojego życia, to naprawdę wybrałeś dobrze. I kiedyś przeczytałem książkę Marka Kruszewskiego o kulturystyce, to była pierwsza taka podstawowa książka dla ludzi, którzy, dla chłopaków wtedy, którzy chcieli zacząć trenować, czyli dla ludzi, którzy chcieli czuć się dobrze. I tam tak te same słowa przeczytałem te same słowa przeczytałem na końcu właśnie tej książki, że jeżeli trening siłowy, czy ogólnie trening, czy ogólnie aktywność fizyczna stanie się częścią twojego życia, to naprawdę podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Zobaczcie, to było ponad 25 lat temu. I teraz, tak jak powiedziałem, kiedyś nie mieliśmy takich problemów, bo każdy cały czas ludzie byli aktywni. Niestety my jesteśmy coraz mniej aktywni. Dlatego trening siłowy powinien się znaleźć w naszej codziennej rutynie. Ale oczywiście, tak zawsze mówię, to co zrobicie z tym, ja wam tylko przekazuję informacje, co zrobicie, to jest tylko i wyłącznie wasza wola. Dobra, napijemy się, bo wpadłem już teraz, już wpadłem w wenę, wpadłem już, jak to mówią, stan flow. Ale niestety muszę nie dokończyć. Witam kolejne osoby. Dzisiaj mówimy o odchudzaniu, dzisiaj mówimy o treningu. Jeżeli teraz dołączycie do tego live'a, witam Grzegorz, dołączycie do tego live'a, to zostawcie jedyneczkę, jeżeli będziecie oglądali z powtórzeczki, to dwójeczkę. Dzisiaj mówię o odchudzaniu, że nie warto się odchudzać bez... Ten główny błąd, który ludzie popełniają, to odchudzają się bez treningu siłowego czy aerobowego, na samych dietach, na samych szejkach i później niestety chudniemy i przybieramy wagi. Dlatego bardzo ważne, aby trening siłowy stał się częścią naszego życia, a jeżeli chodzi o odchudzanie, to tym bardziej, żebyśmy nigdy się nie odchudzali bez treningu, a więc zawsze trenujmy, budujmy swoje mięśnie, budujmy swoją wydolność, budujmy swoją kondycję i zobaczycie, że nigdy nie będziecie mieli problemów z wagą. No chyba, że ktoś ma jakieś choroby genetyczne, czy ktoś ma jakieś choroby metaboliczne. Ja mówię tutaj o osobach, które nie mają z tym problemów. A więc jeżeli trening będzie twoją częścią twojego życia, to zobaczysz, że nigdy nie będziesz miał czy miała problemów ze swoją wagą. A więc dzięki wszystkim, którzy byli na tym live, jeżeli teraz jak będziemy, oglądaliście, dołączyliście, to jedyneczka, jeżeli będziecie oglądali z powtóreczki, to dwójeczka. Zaraz zrobię, bo jeszcze jest tak, ja raz zrobię wersję angielską i trzymajcie się ciepło,
bo zima znowu zawitała, a ja widzę się z moją grupą za pół godziny na treningu Zuma. A więc jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy, to zapraszam, skontaktujcie się ze mną, dodam was do grupy i tutaj nasza grupa działa, bardzo zwarte, wszyscy działają, super się czują, o to właśnie chodzi, żebyśmy się motywowali. Dlatego, że niestety no, mamy taką sytuację, więc warto się motywować, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o mental, bo to jest razem połączone. Nie tylko trening, pamiętajcie, trening fizyczny, trening mentalny, to wszystko jest połączone, dlatego bardzo ważne, abyśmy się wspierali. A więc trenujcie, trenujcie i dbajcie o swój umysł, pamiętajcie, w tych trudnych dla nas czasach. A więc trzymajcie się, życzę wam udanego wieczoru, pozdrawiam wszystkich, cześć!